tyra, 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 la 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 la. Związana z Krakowem od urodzenia, już w szkole teatralnej dostała ksywkę szefowa. Pracowała z największymi: Grzegorzewskim, Jarockim, Wajdą, Strzępką, Glińską i długo, długo można by tutaj wymieniać. Jesteśmy absolutnie zaszczycone, że znalazła czas i przestrzeń na rozmowę z nami nasza wspaniała pani rektor, która w tym roku, w sierpniu, skończyła swoją drugą kadencję jako rektorzyca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, aktorka, profesor, doktor habilitowana sztuk teatralnych, nauczycielka akademicka. Dorota Segda, dzień dobry. Dzień dobry. No ale dziewczyny, wszystko o mnie wiecie. O czym będziemy rozmawiać? Tak się chyba byłą rektorkę, byłą rektorzycę. Tak, właśnie chcemy to powiedzieć, że dla nas pani będzie zawsze naszą rektorką, bo jak byłyśmy w szkole, to właśnie pani obejmowała to stanowisko. I tak chyba ten początek taki wyszedł na mnie śmiało, ale naprawdę gdzieś czujemy się wzruszone i takie trochę, tak jak dzisiaj pani powiedziałyśmy, nie dowierzamy, że jest tu pani i znalazła pani przestrzeń na spotkanie z nami. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Naprawdę. Tak. Dzień dobry. Mamy taką tradycję w naszym podcaście, że każdego gościa staramy się czymś ugościć. No i tutaj tak czymś do jedzenia, bo obie bardzo lubimy gotować i to jest jedna rzecz, z których, które nas łączą. Tak. I tak myślałyśmy, jaki deser kojarzy nam się z Dorotą Segdą. No i jak jest, można powiedzieć, królowa AST, to jest królowa deserów, czyli Beza Pawlowa. Chwila, moment i za chwilę już taka będzie z nami. Biała, puchata, no dobrze. Bardziej słodka. Pełna owoców, bitej śmietany, musu malinowego. Ale to same zrobiłyście? Tak. Truskawkowego, przepraszam. Niesamowite. Wczoraj się suszyła 4 godziny w piekarniku. Niesamowite. To teraz rozumiem to pytanie, czy jest pani na coś uczulona? Bo jakby dzisiaj pani powiedziała, że na przykład na białka, to mnie nie. Nie jestem z takiego pokolenia, które rzadko bywało uczulone. No piękna. Myślisz, Marlena, piękna, że mogę zdradzić i pani, i naszym słuchaczom naszą przygodę z tą bezą. Do tej bezy użyłyśmy 9 śmietan, bo ale 8... nie tu. Nie tu. 8 się zepsuło. Boże, kochany, myślałam, że wszystkie 9 tam jest w środku, nie. A ja jutro muszę się zapiąć w gorset na planie i spędzić w nim 12 co najmniej godzin. Nie, spokojnie. Po prostu jakoś tak wyjątkowo wyszło. Że nam. Wczoraj wypadły z rąk, więc rozbiły się już tak. Nawet jeszcze przed robieniem. Proszę, tak. Niesamowite. A wy jesteście takie szczuplutkie. Wy cały czas takie rzeczy sobie robicie. Nie, nie cały czas. Nie cały czas, ale. Ale no, lubimy sobie tak. Ugotować coś. Myślałam, że się trochę rozpadnie. Aż nam się dzisiaj ta Beza śniła. No. Agacie się śniło, że pisze do niej, gdzie jesteś, pani Segda już. Tak, ja miałam tak, budziłam się co godzinę, mówię, nie mogę zaspać. Taki koszmar. Oj, dobra, dla mnie taki brzydszy. Może resztę wrzucimy do lodówki tak, jednak, żeby to... W jednym z wpisów na pani Facebooku czytamy: charyzmatyczna, pełna pasji i zaangażowania, dumna z naszej akademii i oddana jej totalnie. Czytałyśmy te wszystkie piękne wpisy całej społeczności akademickiej. No właśnie, podkreślmy, że to nie jest mój wpis. Nie, tak, tak, tak. Nie wiem, czy to wybrzmiało. Tak, wpisy na, tak. U pani na Facebooku innych po prostu ludzi. Jak pani podsumuje te lata w szkole? Czy da się w ogóle jakoś to podsumować? 8 lat bycia rektorzycą. Pewnie teraz inaczej, a za jakiś czas jeszcze inaczej, ale miałam tutaj w Warszawie kilka dni temu w moim mieszkanku, w którym czasami ostatnio tylko bywam, taką noc, kiedy właśnie to był 31 sierpnia i to już były te ostatnie godziny i przypomniałam sobie, że w tym mieszkaniu dokładnie 12 lat wcześniej przeżywałam naprawdę sama ze sobą walkę, ponieważ dzwonili do mnie studenci, chyba jeszcze wcześniejszych roczników niż wasze, z nieoczekiwaną zupełnie dla mnie prośbą, żeby zostać rektorem.
I miałam tak okropne wątpliwości, czy chcę, czy się nadaję, czy podołam, czy mi nie szkoda życia i tak dalej, i tak dalej. Biłam się po prostu z myślami. No i podjęłam decyzję, jaką podjęłam. Wtedy zostałam prorektorem. Na szczęście tak się stało, bo jakoś nauczyłam się, wciągnęłam się trochę w ten świat i w te obowiązki. No i tak sobie siedziałam na oknie, tak jak w te 12 lat temu. Zrobiłam sobie gin z tonikiem, jeden, drugi. Bardzo mnie bolała głowa następnego dnia. Ale miałam takie poczucie naprawdę takiego dobrego czasu, pomimo że mega trudnego i nie zawsze byłam tak szczęśliwa. Ale również czytałam te różne wpisy. Również czytałam takie wiadomości, które mi przysyłali jacyś różni absolwenci, obecni nawet studenci, nawet niekoniecznie tacy, których uczyłam. No i byłam dumna, muszę powiedzieć, z siebie. I wiedziałam, że to była dobra decyzja, którą podjęłam. No to tak mówię na świeżo, bo było to parę dni temu raptem. Czyli te 8 lat temu miała trochę taki pani mały lęk, strach. 12. 12, no tak. No bo to już bo przecież... potem po 4 latach to ja już właściwie byłam przygotowana, że skoro ten pierwszy krok postawiłam, to, no to na pewno to będzie ten drugi. I jakby wszyscy tego ode mnie oczekiwali, więc już musiałabym strasznie stchórzyć i zachować się w gruncie rzeczy nie fair wobec społeczności, gdybym tego nie przyjęła. Oczywiście to też były nerwy, to też były jakieś przemówienia, które trzeba było wygłosić. No i duże emocje. Ale po tych latach muszę powiedzieć, że namawiam wszystkie dziewczyny, jeżeli będą się zastanawiały, czy sobie wyznaczyć jakieś zadanie, które może w tej chwili je przerasta z jakiegoś powodu, żeby sobie te zadania wyznaczać, bo one naprawdę dają potem ogromną satysfakcję. A poza tym pierwszy krok jakiejś decyzji ku czemuś nowemu od razu powoduje, że ten krok jest drugi, trzeci, pojawiają się zupełnie inne życiowe możliwości, kontakty, zadania do spełnienia, misje, no i satysfakcja. Ale to, że opuściła pani pokój rektorki, nie oznacza, że przestaje pani uczyć w AST, prawda? Nie. Nawet będę miała więcej zajęć, bo troszkę miałam zmniejszony wymiar godzin. I cieszę się na to. W związku z tym wszyscy mi się pytają, jak się czuję, że już nie, że koniec. A ja sobie myślę, przecież w moim dość długim już życiu dłużej nie byłam rektorem niż byłam rektorem, więc nie sądzę, że będę z tym miała jakiś specjalny problem. Co najwyżej, tak jak rozmawiałyśmy, Marlena, kiedy będę wchodziła, to pewnie przez jakiś czas tak, jak koń dorożkarski będę skręcała w lewo. Nawet mi się ludzie pytają, to gdzie ty teraz będziesz? W sensie, gdzie ja będę miała swój pokój? Na szczęście mam tylu wspaniałych współpracowników, a zwłaszcza kobiety, które tworzą ten zespół i które wraz ze mną tworzyły to miejsce, pracowały, pomagały mi, że każda mi oferuje, że u nich w pokoju mogę zamieszkać, więc może będę miała takie krzesełka z napisem. Dorotka. Może gdzieś studenci odczują ulgę, bo pamiętam, jak my się dowiedzieliśmy, że mamy z panią zajęcia, to byliśmy oczywiście szczęśliwi w euforii, ale było też taki lekki stresik, że przecież to pani rektor. Obserwuję. Mam nadzieję, że wam przeszło. Przeszło. W trakcie zajęć już tak. Ja pamiętam bardzo, że ostatni pokaz, który mieliśmy, Orestei, którą z wami robiłam, był nagrywany przez TVN. Bo robili o mnie taki program. I w tydzień później nastała pandemia. A no tak, bo to był... I zamknięcie, ten lockdown. Nam się wydawało, że już nigdy w życiu więcej nie wyjdziemy z domu, że nie będzie żadnego teatru. W ogóle tak. Świat się skończył. I gdzieś tak w okolicach końca kwietnia, maja nagle telewizja puściła zmontowany ten program i pokazała te dzikie tłumy, które były na dniach otwartych w akademii, na tym naszym pokazie. Do mnie się ludzie odzywali, że byli w ogóle w jakimś szoku, że
tam wszyscy są ze sobą, nikt nie ma maseczki, ale w ogóle na kupie i ta radość, więc nie zapomnę tego. Tak, tak, to było. No to, a rzeczywiście zapomniałam, że to było tuż przed pandemią. To był nasz chyba jeden z ostatnich egzaminów przed tym, jak my mówiłyśmy, dobra, zamknę. My nie wierzyłyśmy w to, że zamknął AST. Tak, że jakby wszystkie uczelnie na pewno zamkną, ale gdzie? Jak aktorstwa? No nie, no zamknął. Tak, nie było wyjścia. Nie, no nie było, oczywiście. Ale wróćmy jeszcze do tego wszystkiego i jak to się zaczęło? Kiedy pojawiła się u pani taka pierwsza myśl, że chce zostać aktorką? Na pewno taka pierwsza myśl pojawiła się, kiedy miałam jakieś 7 lat. I wtedy był bardzo głośny film W pustyni i w puszczy. A ja w ogóle zawsze chciałam być Nell. Więc kiedy kiedy czytałam książkę, czułam, że to jest po prostu dla mnie. I kiedy ten film się pojawił, to był taki film, wiecie, w latach, to musiało być lata 70. Mhm. Bo potem był jeszcze następny. To ja mówię o tym pierwszym. Tak. Ja po prostu się załamałam, bo ja wiedziałam, że to ja powinnam być, że to w ogóle ja jestem Nell. Wstałam w łazience, rozmawiałam ze słoniem. Mówiłam, dzień dobry, kochany słoniu, prawda, że ty mi nie zrobisz nic złego? I miałam wszędzie zdjęcia, było wtedy pismo Płomyczek, jedyne takie kolorowe, więc miałam powycinanego tego Stasia. No i to było takie moje duże nieszczęście, znaczy czułam, że to jest nieporozumienie. No do tej pory nie udało mi się zagrać Nell. Podobno ma być u nas w teatrze, w Starym Teatrze, nowa dyrekcja zapowiada, więc nie wiem, chyba ten jeden, jedyny pierwszy raz w życiu pójdę do dyrektora i powiem, że chciałabym po być 50 Nell. Latach jednak spełnić swoje marzenie. No więc tak się zaczęło, a potem to było tak, że ja poszłam do klasy biologiczno-chemicznej. No bo mając 14 lat nie wiedziałam, co będę robić w życiu. Jakoś tak to było dobre krakowskie liceum. Nie wiem, jakim cudem zdałam te egzaminy z chemii i tak dalej. No ale zdałam i znalazłam się w klasie, gdzie wszyscy chcą iść na medycynę i z mojej klasy jest 25 lekarzy. Oh, wow. I to był jakiś początek roku, może październik, kiedy nasza wychowawczyni przyniosła takie ankiety. Zupełnie nieoczekiwanie i tam wśród innych pytań było takie, na jakie studia chcesz iść. I ja sobie właściwie po raz pierwszy w życiu wtedy zadałam takie pytanie i wszyscy odpowiedzieli, że chcą być lekarzami, a ja odpowiedziałam, że chcę być aktorką. Więc chyba to gdzieś we mnie cały czas było. I w tym czasie chyba się bardzo wiązało z tym, że szybko pokochałam poezję i uwielbiałam zawsze ją mówić. I czułam, że daje mi to jakąś niesamowitą przyjemność i że wszyscy też to odczuwają. Więc to było takie nienazwane, ale takie wynikające z jakiejś takiej potrzeby przede wszystkim wewnętrznej i intuicji. A potem zaczęłam chodzić do Starego Teatru, zakochałam się w Jerzym Treli, który był moim rektorem, tak jak ja waszym. Siedziałam tak blisko, jak on grał tego Konrada. No i tak, już potem tak już poszło. Potem się zasiało ziarno i tak tkwi do dziś. Kiedy zdawałam do szkoły teatralnej, miałam jedne spodnie teksasy i dwie koszule flanelowe, za to niemały zbiór oporników. To była moja biżuteria. Tak. A jak dzisiaj pani wspomina egzaminy? Bo, nie wiem, pamięta pani jakieś zadanie, jakie pani miała? Jakieś takie odczucia, może jakiś stres? No pamiętam, stres to jest mało powiedziane. Właściwie tylko światło jakieś, bo mnie nikt nie przygotowywał do tej szkoły, nie wiedziałam, na czym w ogóle ten egzamin polega. Patrzę się teraz, jak cudownie zdają dziewczyny i myślę sobie, że w życiu się nie dostała chyba do szkoły. Tak mi się wydaje. I tak zaskoczona tymi pytaniami prowadził mnie Jerzy Radziwiłłowicz, co jest bardzo ważne, bo Jurek Radziwiłłowicz, on wtedy przez jakiś czas uczył. Potem i natychmiast przestał, kiedy mnie przyjął. Już nie uczył potem. Śmialiśmy się z tego, bo się przyjaźnimy w jakimś sensie. W każdym razie wiele, wiele setek przedstawień ze sobą zagraliśmy.
No więc zawsze mówił, że mnie przyjął i musiał już odejść, bo już się dalej nie dało. W każdym razie on jest cudownym aktorem i człowiekiem o ogromnym poczuciu humoru, ale znany jest ze swojego takiego introwertycznego podejścia, zwłaszcza na początku, do nowych sytuacjach. Bywa mrukliwy i nawet się go ludzie boją. No to taki był, prowadząc mnie na tym egzaminie. Więc mi nie pomagał, tylko mi coś tam mówił. Ja jak w jakimś obłędzie, jak w jakimś śnie próbowałam to robić, nic w ogóle nie wiedziałam, co robię. I przede wszystkim byłam tak przekonana, że to jest kompromitujące, że chciałam się rzucać z mostu na Wiśle, to jak gdzieś pamiętam. I w ogóle nie poszłam popatrzeć, czy ja się dostałam. Bo byłam pewna, że się nie dostałam. No bo wszystko mi przerywali po jednym zdaniu, no to wiecie. Tylko dzisiaj są inne czasy, staramy się mówić, czy pan, pani, czy orientuje się, że egzamin na tym polega, że przerywamy, proszę się tym nie przejmować i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wam tak powiedziano, ale... Chyba jeszcze na tych starych zasadach. Byliśmy takim przejściowym rocznikiem. Ale też teraz egzaminy inaczej zupełnie wyglądają niż jak my zdawałyśmy, bo teraz ten pierwszy etap to jest self-tape, nagrywa się wideo. Nie wiem, czy tak będzie w przyszłym roku. Ale właśnie, czyli jest szansa, że to wróci? No, są różne opcje. Mhm. Więc no bo zobaczymy, jak podejmie decyzję nowy rektor i dziekan. Bo rzeczywiście na przykład wtedy na pierwszym etapie to są tysiące ludzi, prawda? Tak. No to państwo dostajecie tysiące. Zdawałyśmy, to było 1400 Marlena kandydatów. No właśnie. 1400. I co? Przychodzi 1400 self-tape'ów. Tam pewnie jest limit czasowy, tak? 2 minuty czy minuta? Tak, jest tam. Trzeba przysłać tekst prozą, tekst wierszem. Nie wiem, mnie się wydaje, że ten etap... Ciężko to tak wszystko obejrzeć dobrze i poznać kogoś tylko przez ten szklany. Ale jak 1400 osób przyjeżdża, to też nie jest łatwo. Właśnie, I prawdę mówiąc, myślałam długo, że to jest dla tych ludzi lepiej, dlatego że jak wiecie, teraz właściwie wszyscy starają się wszędzie, do 4 uczelni. Więc... A czasem te terminy się nakładają i nie da się zdawać ze wszystkich. To jest jakieś szaleństwo. Już zwłaszcza w trzecim etapie widać po oczach tych ludzi, że oni już sami nie wiedzą, gdzie są, w którym mieście i po prostu robią coś zupełnie mechaniczniej. Myśleliśmy sobie, że dla nas to jest absolutnie miarodajne, bo jest, przysięgam wam. Zresztą roczniki... które studiują na 4., 3. roku są naprawdę wspaniałe, więc nie popełniliśmy błędów. Zawsze jakiś tam się popełni, ale myślę, że na tym etapie to jest taki etap, gdzie się dokonuje bardzo pozytywnej selekcji. To znaczy, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, to rozstrzyga się ją na rzecz tego kandydata czy kandydatki. I myśleliśmy długo, że to jest taki ukłon w stronę tych ludzi, że nie muszą tych podróży wykonywać, wydawać tylu pieniędzy, nie każdy na to ma, prawda? No, jestem przekonana, że kiedy wrócimy do tamtego, to będzie znowu opcja, że wtedy było lepiej, bo tak to już jest. Tak. Że zawsze się znajdzie ktoś, tak, oczywiście. Zdecydowanie. A czy jak pani dostała się już do szkoły teatralnej, to miała pani chociaż przez chwilę jakieś takie poczucie, może kiedyś sama będę takie egzaminy przeprowadzać? Może to się tak potoczy, że zasiądę na fotelu rektora? Nie, nigdy w życiu nie. Ja w ogóle dość szybko zaczęłam pracę w teatrze i to taką intensywną i dość często do mnie przychodzili dziekani ówcześni z taką propozycją, żebym uczyła. W ogóle po prostu śmiałam się tylko z tego. Mówiłam, że to jest niemożliwe i w ogóle się do tego nie nadaje i nie mam na to czasu i tak dalej, i tak dalej. Więc dopiero pani dziekan Agnieszce Mandat się jakoś udało mnie przekonać. No ja powiedziałam, no dobrze, spróbuję. No to jeżeli już to wiersza, bo to kocham i w tym się czuję jakoś tam pewnie. No i widzicie. No i to było 25 lat temu, coś takiego. A czy będę rektorem? No nie, no śmieszne. No ale zadebiutowała pani jeszcze będąc studentką w Teatrze Starym, grając Sonię w Zbrodni i karze w reżyserii Andrzeja Wajdy. Tak, ja weszłam w zastępstwo za chorą koleżankę, ale faktycznie byłam na 3. roku. W chwilę wcześniej była sesja zimowa i... Czyli taka mniej więcej jak ta, kiedy robiłyśmy Orysteję, bo to był też 3. rok.
i robiłam z Jerzym Jarockim, robiliśmy Białe Małżeństwo. To była cudowna praca, spotkanie z wielkim mistrzem. I ja miałam z nim jakiś taki wyjątkowo dobrą relację, ale taką, mówię, na artystycznym poziomie. Po prostu strasznie rozumiałam, czego on ode mnie chce i bardzo mi to sprawiało dużą przyjemność, że on mnie tak formuje, tak mnie ulepia, jak taką kulkę z plasteliny miękkiej. I przyszedł dyrektor Starego Teatru, bo został przez Jarockiego zaproszony, bo Jarocki chciał to później robić w teatrze, nie zrobił tego nigdy. No i tak czekaliśmy, bo oni tam ze sobą rozmawiali po tym egzaminie i przybiegła, pamiętam, pani Zofia Więcławówna, to była aktorka Starego Teatru, starsza pani, która uczyła nas z plastyki ruchu scenicznego. I złapała mnie gdzieś z boku i mówi: Dorota, ja podsłuchałam rozmowę, ty będziesz już na czwartym roku w Starym Teatrze. I ona mi to wtedy powiedziała, ja nikomu wtedy tego nie powiedziałam. No i faktycznie gdzieś to był jeszcze trzeci rok, kiedy przyszedł ten telefon, że zadzwonił. Pamiętam jak dziś, jak zadzwonił, że mam się stawić u dyrektora Starego Teatru i pojechać za miesiąc do Jerozolimy na festiwal. No tak, bo to jeszcze był wyjazdowy spektakl. Tak, więc tam zadebiutowałam w Jerozolimie. Na festiwalu w środku nocy, bo kończyli aż się szabes skończy. Więc było to bardzo, bardzo, bardzo magiczne. I trwa do dziś. No, w pewnym sensie tak. Oczywiście są wzloty i upadki. Ale wiecie, ja jestem osobą taką, która, nie wiem, mam jakąś taką cechę, że biorę życie, jakim jest. To znaczy, naprawdę nie rozpamiętuję, że coś miało być, coś miałam zagrać, a nie zagrałam. A miałam, jak każda chyba aktorka w życiu, naprawdę nieprzyjemne przypadki, więc jeżeli wy je macie albo będziecie miały, to się nie przejmujcie. No, tak jest. Ale jeżeli nie dzwoni telefon, no to po prostu nie dzwoni, to się zajmuje czymś innym. Czyli dobrze. Nie, bo teraz mam wrażenie, dużo osób ma zdolność tak do uderzania w siebie, że to coś ze mną jest nie tak, że to ja muszę być lepszy. Czyli pani po prostu przyjmuje to, jak ten zawód takim, jakim jest, bez jakiejś takiej autokrytyki. No staram się nie. I to ani się sobą specjalnie nie zachwycam, wiecie. Raczej nie czytam recenzji. A cóż mnie to obchodzi, co oni tam piszą? Są osoby takie na świecie, których się pytam i których zdanie mnie bardzo interesuje. Ale krytycy, no coś tam napiszą. Co to ma dla mnie właściwie za znaczenie? Co tam jakiś pan na ogół, czasami pani też sobie myślą. Przepraszam, jeśli kogoś z państwa urażę. Czyli ani nie czytam tych dobrych recenzji, w związku z tym niespecjalnie czytam też to, co piszą w internecie, więc sytuacje jakiegoś skrajnego hejtu mnie o tyle omijają, że po prostu nawet nie wiem, co tam jest napisane. I jakby gram takimi kartami, jakie dostaję. Od życia. Ja chcę jeszcze wrócić do tych egzaminów, bo gdzieś czuję, że mamy taką jedyną możliwość zadania wreszcie tych pytań, które te 7 lat temu, jak zdawałyśmy do szkoły? Chyba 7, no. 2017 rok. W nas były. Czy bywa tak, że podczas egzaminów, bo teraz pani zasiada w komisjach egzaminacyjnych i przyjmuje pani studentów na pierwszy rok, bywa tak, że jest pani jeszcze na tym pierwszym etapie, który powiedzmy kiedyś był na żywo i pamięta pani już pewną osobę i ma takie poczucie, ta osoba może się pojawi w finale albo ma duże szanse na to, żeby w tym finale być. Bywa tak? Tak? Tak, tak często bywa. To znaczy ja teraz akurat w tych latach byłam mniej na tych pierwszych etapach z racji wielu obowiązków. Zawsze na tym ostatnim. No ale przez te 20 lat pamiętam. Wasze egzaminy pamiętam bardzo dobrze. Często tak jest. Tak. Właściwie nawet jak oglądam te filmiki, które takie wątpliwości wzbudzają, to sobie myślę, że właściwie nawet na podstawie tych filmików byłabym w stanie jakiś pierwszy rok skonstruować. Oczywiście czasami się można pomylić, ale pewne rzeczy widać, naprawdę.
Nie do końca potrafię to nazwać, bo wiecie, to jest też intuicja i jakieś lata doświadczeń, ale poza umiejętnością operowania słowem i wyrażania nim treści i emocji, jest coś takiego dla mnie może najważniejszego, czyli jakiś rodzaj takiego wdzięku, który się ma na scenie, albo się go nie ma, albo przed kamerą, i tego się nie nauczy. Mhm. A jeżeli jestem z czegoś naprawdę dumna, to pamiętam, oczywiście nie mogę powiedzieć, którzy to są ludzie, tak, ale mam takie swoich kilka osób, i to są chyba bardziej chłopcy, którzy naprawdę nie umieli, zdając nic, i właściwie nie można powiedzieć, że zdawali dobrze, a jednak coś takiego w sobie mieli, że walczyłam o nich, bo czułam. I to się tak sprawdziło. I teraz no naprawdę świetnie sobie radzą. Nawet jeden robi ogromną karierę. A to była naprawdę tylko moja intuicja i taka jakaś walka. I to jest niesamowite. Zwykle jest tak, że kilka osób ma bardzo dużo punktów i wiadomo, że one się dostaną. A ci, którzy są tak na granicy, to jest naprawdę tak ogromna odpowiedzialność. Bo człowiek jest trochę jak Pan Bóg. Decyduje o czyimś życiu. O czyimś losie. Kogoś musi odrzucić, kogoś przyjąć. A to jest tak maleńka różnica. I to wiecie, to nie jest test z matematyki, że tutaj się ma tyle punktów, a tutaj tyle. No, czy mam tej osobie dać te punktów, tej 70, a te 75 i to potem decyduje o ich losie? No właśnie. To jest takie trochę ciężkie do oceny, bo ile ludzi, tyle opinii, każdy inaczej będzie odczuwał te emocje i to w jakiś sposób oddziałuje ta druga osoba na nas. No tak, dlatego staramy się, żeby w tym trzecim etapie konkursowym było jak najwięcej osób w komisji i to takich osób, do których no, wzajemnie mamy do siebie zaufanie. No bo jednak to jest jakaś średnia, więc jeżeli na przykład ktoś nie zauważył tego czegoś, a pozostałe 10 osób zauważyło, to ta średnia i tak jest bardzo wysoka. Także rzadko, kiedy się tak nie zgadzamy, wiecie, fundamentalnie co do kogoś. Rzadko, naprawdę. No tak, to jest o tyle też ciężkie, że przecież te egzaminy są owiane już taką legendą i też niektórzy zdają tam po 5-6 razy, że to też jest takie decydowanie trochę tak właśnie o tym, jak kto będzie co robił. A teraz jeszcze w dodatku bardzo, bardzo dużo ludzi jest przygotowywanych. No właśnie, bardzo dużo tych szkół w ogóle przygotowujących się. Aktorzy rozumiało. Też przygotowują innych aktorów właśnie do... To też... No właśnie, ja strasznie... się martwię, bo to, że ktoś się przygotowuje, no to jest jego prawo i wspaniale. Fajnie, jeżeli przygotowuje się w miejscu, którego dobrze uczy, a nie ma dzięki temu jakichś manier takich. Albo przygotowanego, gotowego tekstu, który mówi tylko i wyłącznie w taki określony sposób, a kiedy dostaje zadanie, to już nie do końca... Tak, ale zauważyłam, że te szkoły się też... wyszkoliły, że coraz lepiej są. Przedtem po prostu włosy stawały na głowie, ktoś po prostu wchodził i demonstrował, że ma temperament, taki straszny temperament i nie można było z niego tego ściągnąć. I od razu widać było, gdzie został tak zauczony. A teraz tego nie ma i jeżeli mnie coś martwi w tym, to tak trudno wśród tak dobrze przygotowanych ludzi wyłowić taką perełkę kogoś, kto przyjeżdża z końca Polski, ze wsi, kto nigdy nie uczył się w żadnej szkole, co najwyżej tam mówił wierszyk na akademii albo tylko marzył o tym. No łatwo kogoś takiego przegapić wśród ludzi, którzy tak są przygotowani do zdawania egzaminów. Którzy nawet wiedzą, jakie mogą być potencjalnie zadania przecież. Tak, tak. Że już mało co nas zaskoczy. Nawet ostatnio przygotowując się do tej rozmowy, wspominałyśmy jakieś nasze zadania ze szkoły, że czasami naprawdę to były jakieś takie zadania, że musiałyśmy najpierw to przetrawić, o co w ogóle chodzi, co tam... A teraz... Ja więcej pamiętam z drugiego etapu, z finału. Mam tak, że rzeczywiście też mam trochę takie wspomnienie, że było mocne światło, biurko, komisja i zadania i świętej pamięci Mieczysław Gromka, który moim zdaniem dzięki niemu się dostałam, bo dawał mi zadania takie, że mam kogoś sparodiować. I jak dał mi to zadanie, to wtedy wreszcie poczułam, że to powietrze, które mam tak w sobie, że jestem po prostu przerażona trochę,
ono mi puściło i miałam wrażenie, że w tym momencie dopiero pokazałam jakby prawdziwe swoje oblicze. Przed komisją jakby też odważyłam się na to, więc no, te egzaminy to... No to zawsze dużo emocji. Zawsze to jest trauma, a zwłaszcza nie wiem, czy ty byłaś przygotowywana właśnie przez kogoś. Pani pamięta mój egzamin, więc ja nie wiem, co pani pamięta. Nie. Jak parodiowałaś, to chyba Tina Turner? Tak. No, ja pamiętam. Tak, Tina Turner, Edytę Górniak i Louisa Armstronga. No to mnie Jerzy Radziwiłowicz powiedział, bo ja zaśpiewałam, miałam straszny kompleks, że nie umiem śpiewać. Takim cieniutkim głosikiem zaśpiewałam piosenkę Grupy pod budą. Nawet teraz byście się śmiały, jakbyście to usłyszały, ale śpiewałam: gdy mnie kochać przestaniesz, to powiedz, powiedz, kiedy mnie kochać przestaniesz. I takim tylko jeszcze wyższym głosikiem. I tak to zaśpiewałam. I on powiedział: a jakby pani była starą, grubą, murzyńską niańką i ciągnęła blusa. No... Dzisiaj wydaje mi się, że takie zadanie jest jakieś takie oczywiste. No. Ja nie wiedziałam w ogóle, czego on ode mnie chce. Po prostu w ogóle nie wiedziałam. Coś wykonałam, ale to było tak żałosne i tak straszne. Chyba machnęli na mnie ręką. No, więc teraz śpiewam w operze za 3 grosze i jestem z siebie bardzo dumna. No. Czyli jakby przełamała pani te lody wokalne. Tak, tak. A nie czy my spróbowałyśmy nie, w ogóle właśnie, tej... Nie, właśnie, spróbujmy. Ona zaraz tak jest, patrzy na nią i tak lekko topnieje. Tak, Boże, Boże, tyle kalorii, a ja jutro w gorsecie. Ale to zaraz pani wychodzi, to... Chciałabym powiedzieć, że to fit beza, ale no niestety nie ma to. Nie jest fit. Obłędne, ale ciekawa jestem, czemu ze mną się skojarzyło się wam coś takiego? Chyba ze względu na taką... bo my tu robiłyśmy już dużo różnych deserów. Były serniki, była pana kotta, były brownie. Była nawet tarta z boczkiem. Była tarta zamiast deseru. Genialna. A beza nam się skojarzyła właśnie chyba w kwestii genialna. Królowej deserów. Genialna. Taka... No, Marlena. A ja bym chciała jeszcze wrócić do pana Andrzeja Wajdy, bo miała pani tę wyjątkową okazję poznać go i co więcej z nim współpracować. Czy jest coś, co pani tak szczególnie wspomina właśnie z tej pracy, w ogóle z pan Andrzej jako reżysera? No, Andrzej Wajda naprawdę był niezwykłą osobowością, ale jego praca w teatrze polegała na tym, że często przynosił jakiś mocno zarysowany pomysł, czekał, co aktorzy mu zaproponują. Nie był kimś takim jak Jarocki, który właśnie prowadził kogoś za rękę. Tak jak to pani mówiła, lepił z gliny. Lepił, tak. Ale miał tę cechę wspaniałą, może nawet najważniejszą u reżysera, że umiał wybierać. To znaczy, jeżeli coś się zaproponowało, nawet nieświadomie, to on to zauważał i wyłapywał. I to było wspaniałe. Mm. I miałam taką sytuację. Zaraz, już chyba skończyłam studia, ale jakoś tak dosłownie, 2 miesiące wcześniej. No i dostałam rolę Ofelii. I potem z tym Hamletem przejechaliśmy przez cały świat. Hamletem była zresztą Teresa Budzisz-Krzyżanowska. No i słuchajcie, jest taka sytuacja. Scena obłędu Ofelii. To wszystko powstawało bardzo szybko, więc Jana pisał nam tekst, tłumaczył, pisał Szekspir jakiś czas wcześniej, ale tłumaczył Stanisław Barańczak. To było jego pierwsze tłumaczenie Szekspira, specjalnie zrobione na zamówienie Wajdy. Więc te teksty docierały po trochu, więc ja tego tekstu jeszcze nie umiałam. Mogę? Te kartki? A scena obłędu Ofelii, no Ofelia szaleje, a wszyscy patrzą się, co ona robi, więc nawet nikt mi nie mógł pomóc. Ja przerażona, a on siedzi tak blisko i siedzi i patrzy. A ja mam jeszcze ten egzemplarz i teraz tak włączam taki bieg w sobie. Będąc rektorem go często włączałam, że jestem dzielna,
wiecie. Dam radę. Dam radę i koniec. Jestem przerażona. W środku mam wszystko tak. Galarety. Tutaj ten Wajda siedzi, ja tutaj mam ten tekst, tutaj wszyscy stoją i to stoi, wiecie, Ewa Lasek, Krzyżanowska, Bińczycki, Marek Kalita, Jerzy Grałek, no same gwiazdy teatru. No i wszyscy czekają, a ja teraz szalej sobie, Ofelio. No i tak trzymam ten tekst i tak napędzając się, ona tam rozdaje te kwiatki. Więc bardzo konkretnie, to tutaj będziesz stał, Marek, to ja ci tutaj dam tą rutę, a tutaj... I tak wiecie, słuchajcie, on nie przerywa, ta scena jest długa. Ja tak kombinuję cały czas. I to idzie, i idzie. Ja to myślę, że to się nigdy nie skończy. No i gdzieś tam się skończyło w pewnym momencie, ja już nie żyłam w ogóle. A Wajda powiedział, pięknie, pani jest taka przytomna wariatka. I słuchajcie, i to była naprawdę najlepsza uwaga, jaką w życiu dostałam. Ja właściwie już potem zawsze to tak grałam, tylko ten tekst umiałam. Naprawdę, tu masz rutę, a tutaj jakby w ogóle zrozumiałam mechanizm osoby szalonej. Teraz jestem starsza, więc już trochę więcej wiem. Może nie z własnych doświadczeń, ale niestety spotkałam się z osobami, które myślą inaczej, które mają problemy natury psychicznej. I to jest często tak, że ta osoba mówi bardzo konkretnie, prawda? Tylko ma swój tok rozumowania, który różni się od... Pięknie o tym pisał Kępiński w Schizofrenii. Mm-hmm. Zastanawiając się, kto właściwie jest normalny i jakie mamy prawo mówić, że ta osoba myśli źle, bo myśli inaczej. Także ja w to trafiłam intuicyjnie, dzięki takiemu właśnie stanowi, ale on to tak nazwał i tak złapał, że to była naprawdę cudowna uwaga. I tak czasami, bo to zostało zarejestrowane w telewizji i myślę sobie, że naprawdę to nieźle grałam. A pani kończyła szkołę teatralną w 88. Jaki to był czas wtedy, kiedy wchodziła pani w zawód? Z jakimi emocjami pani wchodziła? Bo już pani wcześniej grała właśnie w teatrze, więc może ta praca już gdzieś była, więc... No, ale mówisz o tym momencie... takiego kończenia szkoły, zamykania jakiegoś etapu i zaczynania, można to powiedzieć, dorosłego życia. No właśnie przez to, że tak zaczęłam na trzecim roku, to ja się tak wślizgnęłam niepostrzeżenie, nie miałam takiej cezury. Na przykład nie musiałam grać w dyplomie, ale ponieważ nasze porozumienie z Jerzym Jarockim było takie pełne, jak wam opowiadałam, no to on sobie tego zażyczył, więc ja grałam w tym dyplomie, będąc w teatrze już, więc miałam stres taki normalny, jaki się ma, robiąc premierę, a nie stres typu, kto mnie teraz zobaczy, zaangażuje, wiecie. Często niestety myśli się o tym dyplomie. Teraz zwłaszcza zauważyłam, że studenci właściwie od pierwszego roku myślą o dyplomie, co zrobią. I wydaje mi się, że od tego właściwie wszystko zależy, a często od tego niestety niewiele zależy. I więc nie miałam tego. Z przyjemnością sobie w tym dyplomie grałam. Jednocześnie wtedy grałam w węgierskim filmie, więc bez przerwy jeździłam do Budapesztu. A co to był za czas? To był taki czas, kiedy naprawdę jeszcze wciąż był kryzys. Nic nie było w sklepach. No może śmieszne, że ja od tego zaczynam, ale naprawdę trudno wam to zrozumieć, że jak ja jeździłam, będąc na czwartym roku do tego węgierskiego filmu, to mnie koleżanki w teatrze prosiły, żebym im przywiozła pastę do zębów. Jak ja tam zobaczyłam te soki pomarańczowe, to przywoziłam soki pomarańczowe dla rodziny. Tam zarabiałam dość dobre pieniądze, których nie mogłam przywieźć do Polski, pomimo że pracowałam legalnie, bo musiała mi taka instytucja, która się nazywała Film Polski i która brała za to gigantyczny haracz, ale inaczej nie dostałabym w ogóle paszportu. Więc ja zarabiałam, jak mówię, legalnie, a nie mogłam tych pieniędzy przywieźć, nie mogłam założyć konta. 100 tysięcy forintów przewiozłam w majtkach, jadąc taksówką z moją przyjaciółką Gosią Kochan. Wyglądałyśmy, bo ona wtedy mnie tam odwiedziła w tym Budapeszcie, co tu robić? To były całe rulony pieniędzy. Myśmy wyglądały na takie 16-latki. No więc żeśmy się upchały tymi pieniędzmi. Chyba w ogóle myślano o nas
jaki to my zawód wykonujemy, nagle na granicy w tej taksówce. Nie, jak ja sobie po prostu to przypomnę, to mi się robi słabo. Tak. A na przykład ma jakieś takie pani odczucia względem pani roku? No bo pani miała trochę, można powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że szczęście, chociaż no na pewno w tym zawodzie szczęście jest bardzo potrzebne, ale no po prostu tak się u pani potoczyło, że ta praca od razu była. Ale na przykład koledzy z pani roku, czy pojawiła się, nie wiem, jakaś rywalizacja, że pani już gra, jest pani już w teatrze, tu jeździ pani na plan filmowy? No, tak sobie dzisiaj o tym myślę, że no pewnie koledzy sobie o tym myśleli, ale nie zburzyło to moich przyjaźni, które mam do dzisiaj. Czyli są. Moją najbliższą przyjaciółką jest wspomniana Małgorzata Kochan, która jest aktorką Teatru Ludowego. Ja chyba nigdy nie mam takiego charakteru, żeby jakby wywyższać się, żeby czymś epatować, jakimś sukcesem. Więc raczej o tym mówiłam mniej niż więcej. Sporo osób zostało w Krakowie, stworzyło taki trzon nowego Teatru Ludowego i do dzisiaj go tworzą, i zwłaszcza teraz, kiedy ten teatr rozkwitł pod nową dyrekcją, naprawdę są wspaniałymi aktorami. A w ogóle to uchodziliśmy za najgorszy rok w historii. Najgorszy. Czyli Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Rafał Dziwisz, Roman Gancarczyk. No tak, najgorszy. I teraz rok. Nasi naprawdę. Profesorowie. Więc wam mówię, ten rok wyżej, to by oni cały czas śpiewali piosenki z gitarą, byli tacy fajni i tacy grzeczni i wszyscy się nimi zachwycali, a u nas to były same chuligany, pijaki. No i w ogóle naprawdę... To jakby tak posłuchać, co o nas mówiono, to można się pomylić. Ale to, co zaczęłyście faktycznie w mojej grupie, byli właśnie tacy dużo ode mnie starsi mężczyźni, już nawet nie chłopcy, bo ja miałam lat 18. I ja bardzo się z nimi lubiłam, oni się mną opiekowali, ale zawsze byłam ich grupową i zawsze właśnie miałam ksywkę szefowa. Która mi to ksywka... Nie wiem, może wyznaczyła przyszłość w jakiś sposób. No i została. Została do dziś. Tak, tak. Nie, wspominam studia wspaniale. Przyszłam, nagle znalazłam się w miejscu, gdzie wszystkie te tak zwane przedmioty, zajęcia po prostu kocham. I wszyscy myśleli, że ja to jestem taką najlepszą uczennicą, że ja to zawsze byłam taką prymuską, a to w ogóle nie była prawda, bo ja w tej biologiczno-chemicznej to głównie na wagary chodziłam i właściwie tylko przez to, że mnie mieli już od pewnego momentu za artystkę, to jakoś tak udało mi się skończyć tę biologiczno-chemiczną klasę, przede wszystkim o tym wyzwaniu, jak mówię. No, bo strasznie, to jest straszne. Skończenia to jest... Zresztą maturę zdawałam, biologię zdawałam na maturze. Więc i nagle się znalazłam w miejscu, gdzie wszystko kocham. I myślę sobie, pewnie wy to też macie, że to jest największe szczęście odkryć to, co się najbardziej chce robić. I to robić. I to robić, tak. Prawda? Jak się patrzę na te dzieci, które się uczą tych wszystkich przedmiotów i mają te paski, i potem mają same piątki i po prostu kompletnie nie wiedzą, co chcą robić w życiu, to jest najważniejsze, żeby to wiedzieć, a już potem te inne rzeczy to naprawdę można sobie darować. Tak, naprawdę można mieć truje. Ale potem na studiach trochę była pani prymuską. No na studiach w pewnym sensie byłam, bo ja po prostu to wszystko kochałam. No. Przedmioty teoretyczne były humanistycznymi przedmiotami. To zawsze był mój żywioł. A całą resztę dowiedziałam się, że dobrze mi intuicja podpowiedziała, no bo to kocham, pomimo że musiałam się wszystkiego uczyć, ale bardzo dużo się nauczyłam. Moim mistrzem od pierwszego roku był Jan Peszek, który jakoś tak mnie otworzył i pokazał mi zupełnie nieznane mi wcześniej w ogóle możliwości, światy i jakąś taką mi dał odwagę. Tak sobie w ogóle myślę o sobie, kiedy kończyłam studia, że ja byłam właściwie odważniejsza chyba niż dzisiaj nawet. Tak naprawdę. Po jakimś czasie człowiek już taką ma jakąś odpowiedzialność, że się na niego patrzą, że mu się przyglądają, że trzeba
doskoczyć do pewnego poziomu, wiecie, jak to jest, to tak jest podskórne. A wtedy jakoś taką miałam, sobie przypomnę, takie pierwsze role w teatrze. Wtedy był cudowny teatr telewizji w Krakowie, więc naprawdę właściwie nie wychodziłam z tej telewizji. To było cudowne. No a z drugiej strony, wiecie, to były takie czasy, że nie było czegoś, kogoś takiego jak agent, który by ci się na przykład gdzieś wypromował. Ja zagrałam ogromną rolę w węgierskim filmie, dostawałam nagrody, byłam na festiwalu w Cannes. Nikt o tym nie wiedział w Polsce. Po prostu nikt. Reżyserka tego filmu ostatnio była nominowana do Oscara, Ildikó Eredi. Dostała Złotego Niedźwiedzia w Berlinie. O wow, to ten film? To jakoś też o tym nie wiedziałam. I po prostu, wiecie, no po prostu nikt o tym w ogóle nie wiedział. To był czas przełomu, koniec lat 80. Wtedy się wszystko zmieniało. Niby miałam w ręce jakieś scenariusze, nawet od reżyserów, którzy nie wiedzieli o tej mojej przygodzie. A wygrałam po prostu zdjęcia próbne, do których ona szukała aktorki w całej Europie. Dosłownie. I w końcu zapytała Jana Nowickiego, a ja już wtedy byłam w teatrze, o jakieś młode aktorki, którego znała, bo Jan Nowicki był związany z Martą Mesaros i grywał dużo w węgierskich filmach. No i on podał jej nazwiska różnych młodych aktorek. Ja z nim wtedy grałam w Płatonowie. I pamiętam spotkanie, takie zdjęcia próbne w hotelu z kamerą. Kiedy Ildikó dostała, była nominowana do Oscara i zrobiło się tego niej głośno, to przeczytałam, siedząc w moim domku na wsi, wywiad z nią w Wysokich Obcasach. I ona w tym wywiadzie przypomniała o tych zdjęciach próbnych i powiedziała, że ona już była pewna po prostu, że to jestem ja, a potem jeszcze musiała pojechać do Warszawy, bo była tam umówiona na następne przesłuchania, więc się strasznie tym wzruszyłam. Potem się spotkałyśmy po latach, bo była retrospektywa jej filmów na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. No więc ja wam tylko mówię, że nie wiem, być może dzisiaj moja kariera ułożyłaby się zupełnie inaczej. A ja byłam wtedy tak szczęśliwa, że pracuję w teatrze, że gram takie role, że robię coś wymarzonego, że nawet mi nie brakowało tego filmu. Dzisiaj sobie tak po prostu myślę, że pewnie mogło być jeszcze jakoś inaczej. Może nie lepiej, może nie. A pamięta pani, ile osób z pani roku rzeczywiście jakby wykonuje ten zawód dalej? No, bardzo. Znaczy, myślę, że na pewno jest jeden mój kolega, Edek Durda, który jest komentatorem sportowym w Kanale Plus od pierwszego roku. O, to jest człowiek, który całe studia spędził mając pod pachą przegląd sportowy albo tempo, więc on absolutnie jest w swoim żywiole. Może dwie, trzy osoby, nie wiem, bo straciłam z nimi kontakt, a cała reszta wykonuje zawód. Tak. Jak mówię, w Starym Teatrze są trzy osoby plus Małgosia Hajewska, która jest w Nowym. W Teatrze Ludowym jest kilka osób. W Teatrze Słowackiego to Kraków, ale jest też Beata, która jest z Garlicka od zawsze. W Teatrze Współczesnym w Szczecinie, a ona stamtąd była, ze Świnoujścia. No i kto jeszcze? Dużo osób wykonuje ten zawód. Jeden kolega mój z grupy jest w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. No. Aha, no czyli tak w sumie pozytywnie. Bo tak my wspominamy te tablice na trzecim piętrze u nas w szkole absolwentów, tak. że właśnie pamiętam, jak chyba byliśmy tam na drugim roku, to się przechodziło do tych sal obok tych tablic i się tak mówiło, patrz, z tego roku 4 nazwiska, z tego roku 6. No i jakby, że zawsze było to takie, ile będzie z naszego roku. Ale też dużo tych nazwisk, tak szczerze, też nawet może my nie znałyśmy, nie kojarzyłyśmy, bo nie znałyśmy wszystkich. Tak. Niektórzy grają po prostu w teatrach i się nawet o tym nie wie, że działają i grają i są jakby w tym zawodzie, ale może nie mieli tyle szczęścia, żeby... Albo po prostu tak się złożyło, że nie grają w filmach, nie robią po prostu takiej przysłowiowej kariery. No bo tak naprawdę czym można nazwać karierę? Dla każdego to jest zupełnie co innego. Tak. Myślę, że dlatego. No. Pewnie są roczniki, kiedy jest
słabiej. Wiecie, teraz jest inny zupełnie rynek. To znaczy może mniej etatów, chociaż też widzę, że są ludzie, którzy dostają etaty, ale nie wiem, kręci się seriale. Przecież ile jest tych platform w ogóle? Ile jest platform? Ile jest seriali w internecie? No naprawdę ten rynek się bardzo otwiera. Otwiera się też na filmy angielskojęzyczne. Tak. No to w ogóle... Teraz nie byłoby takiej sytuacji, że zagrała pani dużą rolę w Budapeszcie i po prostu nikt by o tym w Polsce nie wiedział. I ten film dostał, Illico dostała Golden Camera, no czyli nagrodę za najlepszy debiut w Cannes. To był pokaz w Głównym Pałacu, a ja tam grałam absolutnie główną rolę. Więc zresztą to też było, słuchajcie, to jest naprawdę historia. Ta organizacja złodziejska Film Polski, tak jak muzycy musieli jeździć przez tak zwany pagard, może słyszałyście taką nazwę? Nie. Też po prostu muzyk nie wyjechał nigdzie, tylko musiał płacić haracz temu pagardowi. Nie wiem dlaczego. Tak właśnie aktorzy przez ten Film Polski. Tylko tak mogli za granicą. Wyjeżdżać z kraju tak. Po prostu. I kiedy ja już ten film nagrałam, nagle zaproszenie przychodzi do mnie z Cannes, więc znowu przez Film Polski, paszport, wiza francuska. Mama mi dała $20, które gdzieś tam kupiła za, wiecie, pensję całą swoją. Uszyłam sobie piękną sukienkę. No i jadę do tego Cannes. Lecę gdzieś z jakimiś przesiadkami, ledwo zdążam. Wysiadam w Nicei i nikt na mnie nie czeka. Nie ma po prostu nikogo. Nie mam telefonu oczywiście. Nie mam pojęcia, gdzie w ogóle oni mieszkają. Jestem w Nicei, który jest od Cannes naprawdę kawał drogi. I mija godzina, druga godzina, trzecia godzina, siódma, ósma. Robi się noc na lotnisku i ja po prostu nie wiem, co mam zrobić. Wtedy włączyłam ten bieg właśnie. Jestem harcerką, więc naprawdę całe życie jestem nauczona, że sobie muszę radzić. Poszłam do informacji, gdzie była miła pani. Ja wtedy dobrze mówiłam po niemiecku. Lepiej niż po angielsku. Ona na szczęście mówiła po niemiecku. No i zaczęła mi opowiadać, co się dzieje i że ja tu jestem sama. I ona, słuchajcie, dzwoniła. Miała telefon taki oczywiście na kablu. To był rok 89. Wykręcała numer za numerem z książką telefoniczną w Cannes, gdzie mieszkają Węgrzy, gdzie mieszka węgierska ekipa. I słuchajcie, znalazła ich. Hotel nazywał się Nomen Omen Palma. I oni tam przerażeni, po prostu mnie film polski, ich film polski nie zawiadomił, że ja przylatuję tego i tego. W ogóle, rozumiecie to? I ja jeszcze tą miłą panią, którą całe życie wspominam, ubłagałam, żeby ona ze mną poszła do taksówkarza, bo oni kazali mi wziąć taksówkę i mu powiedziała, że to nie ja mam płacić za tą taksówkę, tylko ci ludzie, no bo ja już sobie wyobraziłam taką sytuację, że ja mam $20, to na pewno jest więcej, więc ona jeszcze ze mną wyszła i to powiedziała. Ja tego nigdy nie zapomnę. Wjeżdżałam do Cannes, była 12 w nocy. Ludzie wychodzili, wiecie, tam żyje to miejsce, te bulwary, wszystko oświetlone. A ja po prostu taka skonana dziewczynka, przerażona z tej Polski. Tylko widzę to przez szyby w tej taksówce. No, więc taki był mój początek. Ale dojechała pani. Dojechała. I zapłacili za taksówkę. Tak. Już potem było jak trzeba, był pokaz. Ubrałam moją piękną sukienkę, nie mam ani jednego zdjęcia. No, ale, takie czasy. Ale pamięta pani to tutaj do dzisiaj i to mocno. Tak. A dzisiaj czym na przykład jest dla pani casting? Bo kiedyś właśnie nazywano to zdjęciami próbnymi, bardziej zapraszało się już aktorów konkretnych do sprawdzenia przed kamerą, a dzisiaj te castingi, no różnie je tutaj nasi goście od... Wtedy też tak było, słuchajcie. Może się nazywało zdjęcia próbne, ale to było tak w czasie studiów, że w Łodzi to, bo wtedy jeszcze działała wytwórnia filmowa w Łodzi i tam się najwięcej kręciło i tam miałyśmy, załóżmy,
zaproszenie. Ja oczywiście, jedyny pociąg, to trzeba było o 5 wsiąść do pociągu, więc ja wtedy w ogóle nie spałam. Jechałam do tej wtedy strasznej, ponurej łodzi, do tej wytwórni nieprzytomna. Tam się właściwie okazywało, że oni tak naprawdę to potrzebują, wiecie, dużej brunetki z czarnymi brwiami. I więc naprawdę nikt nie wiedział, jak w ogóle wygląda ta osoba. Po prostu no, dziewczyny z trzeciego roku albo w wieku tam od do. Mhm. Ja nie wiem, czy ja wtedy wygrałam jakieś... w czasie studiów. Pierwszy casting, który wygrałam, to były te zdjęcia właśnie w hotelu. W hotelu. Później tak naprawdę role takie najlepsze, które zagrałam, to właściwie przez casting. Więc... A na przykład Faustyna? Byłam na castingu do Faustyny i nikt na mnie nie zwrócił uwagi. Zdjęcia zaczęła jakaś zupełnie inna aktorka. Nie powiem jaka, chociaż to było podawane. Ja o tym nie wiedziałam, kiedy zaczynałam zdjęcia, że kogoś po prostu komuś podziękowano. Więc takie rzeczy się też zdarzają. Ale zostałam wymyślona przez chyba producenta, który mnie tam widział w teatrze. Więc jakby nie przez casting dostałam tę rolę. Ale na przykład rolę w filmie Tato dostałam przez casting. Przez casting. Tak. No tam też świetna obsada grała pani córkę. Bogusława Lindy. Nie, córkę, żonę. Żonę Bogusława Lindy, tak. Tak. Córkę? Tak, mieliśmy córkę. Więc to wygrałam casting. Ale wiecie, ja teraz też przyjmuję propozycje i jest to dla mnie na ogół duży stres. Czyli cały czas bierze pani udział w różnych castingach? Biorę. Nagrywa pani self-tape'y? Tego nie umiem robić w ogóle. To zrobiłam raz i to było nieporozumienie, więc w ogóle tego nie umiem robić. Ale na przykład ostatnio super mi poszedł casting i wybrali kogoś innego. A naprawdę po prostu naprawdę czułam, że no, tak też bywa. Ale często też człowiek się bije z tym, że to nie jest egzamin. Bo jestem w wieku takim, gdzie naprawdę już bym się nie chciała egzaminować. A jednak jest coś takiego, więc bardzo podziwiam aktorów, bo wiem, że są też tacy młodzi aktorzy, którzy to traktują, że... No jak trening prostu, trochę. Tak. Czyli no taka informacja może gorzka jest taka, że cały czas ten taki no niesmak do castingu trwa. Cały czas jesteśmy poddawani testowi. I musimy, próbie. Wiecie, właśnie nawet sobie tak myślę, że teraz takie pokolenie rośnie, które wszyscy tak dopieszczają, że wiecie, nie można dać złej uwagi. Znaczy, żeby sprawa była jasna, w moim podejściu do studentów akurat się nic nie zmieniło. Ale cała rewolucja Me Too spowodowała, że jest wielu pedagogów, którzy się po prostu boją przekroczyć jakieś granice, no tak. I wiadomo, że są przypadki osób, które sobie pozwalały za dużo, no to wtedy dobrze, że ktoś ma taką refleksję, ale większość nigdy specjalnie granic nie przekraczała, a teraz właśnie ma jakiś lęk. I teraz takie pokolenie wchodzi do teatru, dostaje pierwszą złą recenzję plus hejt w internecie, co ona gra, co on gra i tak dalej, i tak dalej. Nie umiem sobie tego gdzieś połączyć, prawda? Jak się to kompletnie bezstresowe wychowanie ma do tego gigantycznego stresu, z którym chcemy czy nie chcemy, musimy się Trzeba zetknąć. Mieć trochę twardą skórę, no. No trzeba mieć twardą skórę, ale tej twardej skóry się nie nabędzie, będąc głaskanym cały czas. Więc ja akurat sobie bardzo cenię, że wyrosłam w czasach i wiecie, ja nie tylko w uczelni, ale jak mówię, byłam harcerką, żeby zdobyć wizę do pierwszego kraju, do którego wyjechałam, to przeskoczyłam przez płot albo w każdym razie weszłam tylnym wejściem do ambasady austriackiej do dzisiaj. Naprawdę nie wiem, że nikt pani nie złapał? Że mnie tam jakiś pies nie zjadł. Właśnie. Albo no po prostu była taka kolejka, jak przyjechałam do Warszawy. A najpierw zdobywałam paszport przez parę miesięcy i teraz tylko ta wiza. Przyjechałam z moim chłopakiem Romanem Gancarczykiem. To chyba mogę powiedzieć. Znamy. I zobaczyliśmy tą kolejkę gigantyczną. A ja do pracy jechałam, żeby sprawa była jasna. Po pierwszym roku. Wujek tam pracował i w hotelu.
No i ta kolejka była taka, że no wiadomo było, że my po prostu tam w życiu nie wejdziemy. No, a przecież nie mieliśmy tu noclegu. Mhm. Musieliśmy wracać. I ja mówię, to zaczekaj, ja pójdę. No i tam poszłam od tyłu i tam, słuchajcie, akurat rozsunęła się brama, bo jakieś auto wyjeżdżało. I ja taka szybka decyzja. W ogóle nie wiedziałam, gdzie wchodzę. Hop! I te drzwi się zamknęły. No i teraz... I co dalej? I słuchajcie, były włączam drzwi. Bieg. Tak, dokładnie. I to było jakieś szczęście. Otworzyłam te drzwi, a to były tylne drzwi do tej sali, no gdzie przyznawali te wizy już, gdzie je wręczali. Więc jak już weszłam w ten tłum ludzi, natomiast ten moment, jak zamknęły się, zasunęła się ta brama, także wyszłam za pół godziny z wizą. Roman stał gdzieś tam, wiecie, na szarym końcu. Bardzo był zdziwiony. I wiecie, pamiętam, wtedy śpiewała Edyta Geppert taką piosenkę Uparcie i skrycie. Życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. I ja pamiętam, że wyszłam niesiona taką siłą, jakąś taką dumą z siebie i taką, że wszystko mogę zrobić, że cały czas sobie śpiewałam tę piosenkę. Jak w teledysku, z wizą. Dokładnie jak w teledysku. Teraz jak będę słyszeć tę piosenkę, to będę widzieć panią, która wygląda z wizą i pana Romana na końcu kolejki. A my takie dzieci, ja miałam króciutkie włoski. Wyglądałam jak taki 14-letni chłopczyk, tak naprawdę. No i nie zjadły mnie psy, dostałam wizę, pracowałam. I się wszystko udało. A jakie różnice dostrzega pani właśnie, tak żebyśmy jeszcze to może jakoś tak nazwały, czuję taką potrzebę wchodzenia w zawód teraz, a kiedyś? No, trochę powiedziałam już o tych możliwościach, które są teraz. O tym, że są agencje, do których aktor może się zapisać. Oczywiście z różnym powodzeniem i różny jest też poziom, prawda, tych agencji. Tak, różny jakby typ agenta. Ostatnio byłam w Grecji między innymi z kolegą niewiele od was starszym, który nagle dostał telefon, dlaczego go nie ma na planie. Był bardzo zdziwiony i przerażony. I okazało się, że wygrał casting i agencja nie zapomniała go o tym zawiadomić. Matko, już poczułam od razu ja tutaj taki ścisk. Taki największy koszmar. Takie rzeczy się zdarzają. O Jezu, ale bo będzie wysłał jakiegoś, nie pamiętam, czy wysłał self-tape'a, czy był tam. No, ale nikt się później nie odezwał. No to no koniec, no jeden z castingów. I właśnie pytają się go, czemu go jeszcze nie ma. Więc ja sobie też zdaję sprawę, że ta walka o to, żeby mieć agenta... No tak, tak, to jest też duży temat. Tak, w ogóle. Ale też to, jak ludzie te agencje traktują, jakby czego oczekują od nich. Wiecie, mam teraz akurat pierwszy, może raz w życiu, fajnego agenta, który mi czasami opowiada, ja go w ogóle zaprosiłam i będzie z nim spotkanie w uczelni. Tak? O! Bo on jest po prostu też załamany. A gdzie pani jest w agencji? Możemy to powiedzieć. Roleplay. A, w roleplay. O. I... No to fajnie, takie spotkania ze studentami są potrzebne. Fajnie, że to będzie. Przyjedzie, zgodził się, ale naprawdę jakby niekoniecznie mówił o studentach czy absolwentach naszej uczelni, ale po prostu przysyłają mu zdjęcia i informacje, których w ogóle agent nie potrzebuje, więc takie jest różne wyobrażenie, czego trzeba, żeby zrobić karierę. No więc ten rynek, a co innego? No. Bo ja chciałam jeszcze poruszyć taką kwestię tego, że teraz bardzo dużo osób nazywa się aktorami, niekoniecznie jakby kształcąc się w tym kierunku. Czy kiedyś też były już takie zalążki, że na przykład grały osoby, no wiadomo, na przykład u nas była Jowita Budnik, która dużo grała, nie będąc w ogóle po szkole. No ale teraz mam wrażenie, że te siły się prawie przekładają 50-50. Względem szans takich na castingu. Teraz też liczba followersów ma duże znaczenie. No właśnie. No właśnie. Bycie to są te czasy. Nie mam żadnego Instagrama, więc podobno jako postać, o której pisała uczelnia, byłam często lajkowana, ale to jest świat, którego w ogóle nie chcę znać właściwie. Bo właśnie dużo osób mówi, że kiedyś było łatwiej, a ja też nie pokuszę się o takie stwierdzenie. Myślę, że kiedyś było inaczej po prostu. No nie było łatwiej. Też wiecie, no, człowiek nie dostał etatu w wymarzonym na przykład starym teatrze,
kończąc krakowską szkołę. No i większe może znaczenie miał dyplom, bo faktycznie przyjeżdżali dyrektorzy do Łodzi, co dzisiaj właściwie się nie zdarza. Mhm. Owszem, dzisiaj przyjeżdżają dyrektorzy na Forum Młodej Reżyserii do nas. Do Krakowa. Do AST. I to jest wspaniałe, dlatego że tam się pokazują również studenci. Tak. Więc bardzo teraz jest silna współpraca między tymi dwoma naszymi wydziałami, aktorskim i reżyserii i dramaturgii. No bo też oprócz tego, że ciekawe jest zawsze zetknięcie się z rówieśnikami, którzy mają coś innego do zaoferowania, już operują innym językiem, mają nowe pomysły, pomimo że niewiele jeszcze umieją. Ale też to jest dla nich ważne na przyszłość. Same to wiecie. Nie wiem, czy się z kimś fajnym spotkałyście ze swoich rówieśników. Tak, my byłyśmy chyba też jednym z pierwszych roczników, którzy mieli już zajęcia te łączone z reżyserią, że mieliśmy chyba... Na pierwszym roku to było już. Tak, my chyba z panem Nowojczykiem mieliśmy, że byli też młodzi reżyserzy i tam jakieś zadania były między nami. To też było bardzo zbliżające. No to się zmienia, bo... niezależnie od tego, czy są wspólne zajęcia, czy nie, to na pewno ta współpraca jest bardzo wskazana dla wszystkich i przynosi bardzo wymierne rezultaty. Na Forum Młodej Reżyserii, słuchajcie, jest taka ilość dyrektorów teatrów, że to nie ma takiego festiwalu drugiego w Polsce. To jest niebywałe. Wszystkich najważniejszych teatrów w Polsce siedzą właściwie czasami 3/4 widowni to są dyrektorzy teatrów. I jak tu teraz zagrać? Widzisz, tak no. Stary Słowackiego, współczesny TR. Naprawdę, narodowy. naprawdę, tak to jest. Ja zresztą będę grała na Forum Młodej Reżyserii, tak? Bo zagrałam u studenta, u Piotra Wacha. Cudowna to była praca i zostaliśmy ale wspaniale. Wyłonieni właśnie do reprezentowania uczelni i będę grała w listopadzie. Ale wspaniale. A coś jeszcze chciałam powiedzieć? Ja chciałam przekierować trochę na inny temat. Mhm. Jak się pani odnajduje na takich bankietach, small talkach? Ściankach. Czy pani w ogóle bierze w tym udział? Już widzę po wzroku, że... Bo na przykład miała pani dużą rolę w Na Dobre i na Złe i to też na pewno napędzało taką ciekawość pani życiem, pani osobą. Słuchajcie, dla mnie to jest koszmar i ja wiem, że sobie tym nie pomagam. Koszmar. To znaczy, wtedy to się zaczęło i faktycznie to Na Dobre i na Złe, które dostawało rok w rok telekamery. Tak, za oglądalność. Tam było tyle chyba 3 miliony oglądalności jakoś tak. Na początku było 8. No tak. No tak, bo pani była jeszcze w tym 2000 którymś. No to się po prostu to był serial, który w każdym polskim domu w niedzielę się oglądało. I ja raz, jak żeśmy już dostawali taką złotą telekamerę, czyli taką, że już... Nie da się wyżej. Tak, to już jest podsumowanie tam, to już jest trzecia czy czwarta. Tak. Ten jedyny raz dałam się namówić i poszłam tam gdzieś do Teatru chyba Polskiego. I słuchajcie, jak podeszli do mnie jacyś ludzie z aparatami i zaczęli mi się pytać, od kogo ja mam sukienkę, to ja, słuchajcie, myślałam, że walnę. Ja po prostu w ogóle nie rozumiałam, czego oni ode mnie chcą. I byłam tak zirytowana. Nie znałam tych zasad, ale one do dzisiaj wydają mi się tak durne i tak kompletnie nie jestem w stanie się w tym odnaleźć. Więc w ogóle nie bywam na bankietach. Kiedyś byłam załamana, bo poszłam, ja w ogóle grałam przez ileś lat, byłam na etacie w Teatrze Narodowym, ale wtedy premiera w Teatrze Narodowym była nadal premierą w teatrze. A teraz poszłam na bankiet, bo mój mąż pisał tam muzykę i tam również ścianka i zdjęcia. Wszystko. No po prostu, wiecie, u nas w Starym Teatrze idziemy, po prostu siadamy i sobie pijemy winko. I rozmawiamy. I rozmawiamy i to jest mój świat. Więc mnie to przeraziło. Dobrze, że nie zostałam w tym Teatrze Narodowym. Zresztą nigdy tego nie planowałam, tylko pracowałam tam z Jerzym Grzegorzewskim. Więc to jest w ogóle nie mój świat. A jednocześnie, słuchajcie, to się tak przekłada, więc nie słuchajcie mnie, nie wzorujcie się tutaj na mnie. Teraz zagrałam w filmie bardzo małą rolę, ale w fajnym filmie Kos. W Kosie.
I namówił mnie agent, który po prostu prawie że pod rękę mnie trzymał, żebym nie uciekła. No co wam będę mówić? Poznałam producenta i za tydzień byłam obsadzona w jego serialu. Tak mi się nie chce wierzyć, że to byłby przypadek. Więc no jest to ważne. No. Jest to ważne, ale to jest dla mnie nie do przejścia. Ale bywa to dla pani takie, że po prostu pani tego nie lubi, czy czuje się pani niekomfortowo? Czuję się okropnie. Dziwnie tak. Czuję się po prostu okropnie. Z uśmiechaniem się i naprawdę... Z uważaniem też na to, co się mówi, bo... Ale też co się zrobi, przecież jak się dłuje w nosie, to gdzieś tam zrobił zdjęcie i potem na tym... Nie chcę tu mówić jakby tych platform, żeby nie robić reklamy, ale... Znaczy ja mam coś takiego w sobie, tak jak na przykład nie znosiłam, załóżmy, fizyki, zresztą też dlatego, że miałam tam złego nauczyciela, to ja po prostu tej fizyki się nie byłam w stanie uczyć. Jak czegoś nie lubię, to tego nie robię. To się nazywa asertywność. No więc tego właśnie nie lubię i tego po prostu nie jestem w stanie robić, no. No czasami muszę, ale naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Więc nawet mnie dziwi, że mimo wszystko jestem rozpoznawalną osobą i jakąś tam się cieszę sympatią, bo, no bo w tym świecie, w którym trzeba się pokazywać, łatwo być zapomnianym. No tak. No a właśnie, bo dużo z nas, myślę, pewnie gdzieś tam się zastanawia, czy Dorota Segda miewa załamki zawodowe. Już trochę dzisiaj poruszyliśmy ten temat, że pani raczej się nie zastanawia, czemu akurat na przykład ten telefon teraz nie dzwoni, tylko idzie dalej. Ale też chodzi o jakieś takie, nie wiem, poczucie, że wyszedł jakiś super film, a nawet nie wiedziało się o castingu do nim, a gdzieś tam, nie wiem, może pani czuła, że trochę jak ta Nel w pustyni puszczy. Tak, tak. Znaczy takiej załamki jak wtedy, kiedy Nel nie zagrałam, to nie miałam. Przypomnijmy, miała pani wtedy 7 lat. Wiecie, no ten rynek jest dziwny, bo no w gruncie rzeczy mam wrażenie, że 5 tych samych aktorek gra w kółko te same role. I mnie to jako widza nie interesuje, no ale sobie czasami zadaję pytanie właściwie, czemu nie ja którąś tam rolę zadałam, ale nie żebym się tym jakoś specjalnie przejmowała, tylko tak się temu przyglądam. Wiem, że przez ostatnie lata też były mity, jak to ja jestem zajęta i że w ogóle nie mam czasu, żeby grać, co nie do końca było prawdą. No bo tak nam się wydawało, że właśnie pani jako rektor szkoły, też jakby aktywna aktorka Teatru Starego ma dużo tych obowiązków. Plus jeszcze prowadzi pani zajęcia w szkole, więc... Tak. No mam, ale wiecie, no... Da się to pogodzić. Pewne rzeczy się da pogodzić, naprawdę. Ja miałam taki, powiedzmy sobie, 2 lata, kiedy faktycznie nie chciałam wyjeżdżać z Krakowa, ale z powodów wyłącznie osobistych. Natomiast tak, że jeżeli się da coś skoordynować z teatrem, no to jakoś tak sobie zawsze to umiałam ułożyć. Jestem bardzo zorganizowana. Zwłaszcza jak mam właśnie dużo na głowie. Nie jestem zorganizowana w takich codziennych, ciągle coś gubię i tak dalej. Ale w tych, wiecie, takich zasadniczych rzeczach to faktycznie jestem bardzo zorganizowana. Więc to było możliwe. To też jakiś mit. No, a poza tym, no, jak mówię wam, nie bywając, też człowiek wypada z pewnego obiegu. Nie miałam długo agenta, który by o mnie zabiegał. No nie wiem, może to mogłoby wyglądać inaczej. Aczkolwiek też nie mogę powiedzieć, bo przez ostatnie, powiedzmy, 10-15 lat może na pewno nie zagrałam w filmach dużo, ale zagrałam fajne role w serialach. No ale Atak Paniki na przykład, świetna pani rola. No Atak Paniki, ale no właśnie, Paweł Maślona, którego bardzo, bardzo lubię i cenię, to jest reżyser, który mi zaproponował udział w swojej etiudzie w czasie studiów. No i więc to też jest taka znajomość, o jakiej mówiłyśmy. Dostał zresztą za tę etiudę jakąś taką poważną nagrodę europejską. No i ja się śmiałam, że tak, tak. A potem i tak u ciebie zagra Kinga Price.
Bardzo lubię takie określenie, że aktorstwo to przede wszystkim spotkania z ludźmi, ale też i z samym sobą. No bo ten zawód pozwala nam odkrywać jakieś nieodgadnione nasze części. Ma pani jakieś takie jeszcze role w głowie wymarzone, w których ludzie by nawet się nie spodziewali, a pani wie, że włącza bieg i pokazuje wszystkim, że da radę? Nie, dawno tak przestałam myśleć, dlatego że najciekawsze role zagrałam i najciekawszych rzeczy się o sobie dowiedziałam, kiedy dostałam propozycje zupełnie nieoczekiwane. Nie byłam na nie przygotowana, w ogóle nie wiedziałam, jak je ugryźć. I one mi najwięcej dały radości i już dawno nauczyłam się, że przygotowywanie się, że coś mam zagrać, nie działa. W moim przypadku przynajmniej. Po pierwsze, można się rozczarować. A po drugie, to jest też odkrywanie jakiejś tajemnicy. Tak to zawsze dla mnie było. Tak, chyba najlepsze role, które zagrałam, to były takie role, kiedy na początku właściwie w ogóle nie wiedziałam, gdzie ja się znalazłam i musiałam wszystko wymyślać na nowo. Natomiast tak, na pewno aktorstwo to są spotkania i odkrywanie siebie. Tak, i to jest cudowne, że potem człowiek tak żyje i ma w sobie te wszystkie postaci. I one sobie tak tam drzemią we krwi, tak, w krwiobiegu płyną. Mi pamiętam, powiedziała pani Agnieszka Glińska taką rzecz, którą chyba bardzo długo zapamiętam z naszego dyplomu, gdzie grałam Polę taką kompletnie w kontraście do mnie i ona tak mi raz powiedziała: Marlena, użyj sobie czasami tej Poli w życiu. Włącz ją sobie. Pozwalam. Tak. Włącz. I rzeczywiście czasami jest trochę tak, że gdzieś się uczuję, że mi tak coś ja bym tak inaczej zrobiła, a mam taką ochotę, a czemu co nie pójść Polą właśnie. No tak, taki bieg Pola włączam. Tak, no. Tak, więc gdzieś rzeczywiście te zostają postaci. A ja chciałam, Boże, głowa myśli na dużo różnych tematów, że mi wypadają pytania, które chciałam pani zadać. Czy zdarzyło się pani tak, że odmówiła pani jakiejś roli? Czy często odmawia pani jakiejś roli? Tak, zdarzyło mi się. Czy często? Nie, no może nie. A było coś, czego pani żałowała, że odmówiła, że nie wiem, nie mogła w czymś wziąć udziału, bo się coś... Czy raczej właśnie pani nie żałuje? Nie, raczej nie żałuję, żebym jakąś decyzję podjęła złą. Owszem, odmówiłam na przykład roli Barbarze Sas, z którą wtedy parę rzeczy zrobiłam. Była świetną reżyserką, zagrałam w takim filmie Tylko strach i zrobiłam z nią kilka teatrów telewizji. I ona właściwie, myśląc o mnie, napisała rolę. To była rola zakonnicy. A ja w tym czasie grałam Faustynę. No tak. I ona, pamiętam, jak dziś do mnie zadzwoniła i powiedziała, że ona nie wierzyła, bo ona to pisała i zobaczyła moje zdjęcie w jakiejś gazecie. W Kornecie. No tak. I mówi: wiesz co, ale nie przejmujmy się tym, to jest zupełnie co innego, ta rola. Więc to nie było powodem, że dla niej, że ja tego teraz nie zagram. Mhm. A ja pomyślałam sobie, że jednak nie chcę grać jednej po drugiej zakonnicy i zagrała tę rolę Magda Cielecka, będąc studentką. I zrobiła właściwie od razu wielką karierę. I tak by ją zrobiła, ale taka jest prawda, że to był jej debiut. Dostała nagrodę w Gdyni. No ale nie mogę powiedzieć, że żałowałam, bo do dzisiaj właściwie odmawiam, kiedy dostaje rolę zakonnicy. Na przykład, ale to jest dość taka śmieszna historia o świecie, że właśnie Andrzej Wajda obsadził mnie w filmie Katyń w roli zakonnicy. I tak po prostu tak czułam, że nie chcę tej zakonnicy, a z drugiej strony nie zagrać w Katyniu. Czułam, że to będzie bardzo ważny film i u Andrzeja Wajdy, więc się zgodziłam. I w ostatniej chwili zadzwoniono, że, bo te zdjęcia były pod koniec cyklu produkcyjnego, że mają już taki ogrom materiału,
że postanowili w ogóle z tego wątku zrezygnować. Więc nie zagrałam tej zakonnicy, z którą miałam problemy. Natomiast wczoraj nawet dziewczyna, która mnie charakteryzuje w teatrze telewizji, przypomniała mi, że ona u mnie była w uczelni, bo patrzyła na moją twarz i jak przygotowywała się do pracy i były zdjęcia i była konferencja prasowa, na której poszło moje nazwisko. I słuchajcie, ciągle ktoś mi się pyta w wywiadach, jak mi się grało w Katyniu. W Katyniu. Czyli gdzieś tam pewnie widnieje to. Wszędzie jest moje nazwisko w obsadzie, tak jak w internecie. Poszła, tak jak się też przygotowywałyśmy, to był jakiś taki artykuł, że Dorota Segda straciła bardzo ważną posadę. Tak, tak. Straciła pracę. Tak. Zwolniona. Tak. Zwolniona. Tak, tak, tak. Ale się kliknęło na pewno. Oj, no oczywiście. No tak, każdy oczywiście wejdzie sprawdzić, jaką pracę stracił kto. A tutaj widać tego pieska? Trochę widać. Jaki on jest cudny. Chodź tu do mnie, no chodź. Chodź, Wafel. No teraz nie chcę. Pani Doroto, czego mogłybyśmy pani życzyć na przykład dzisiaj? Oprócz tej roli Nery. No oczywiście. Nie, no ale widzicie. To zwracamy się do nowej niepotrzebnie dyrektorki. Wypowiedziałam to marzenie, bo... No, nauczona doświadczeniem nie powinnam takich marzeń wypowiadać. Czego? No tak, jest to jakaś na pewno cezura, że już nie jestem rektorem i bardzo jakoś tak wierzę, że ta, nazwijmy to jakaś przestrzeń, się czymś fajnym zapełni. Oczywiście mam na myśli pracę, czyli fajne role. Ale umie pani też odpoczywać? Bardzo. Nie, ja w ogóle jestem leniem. Podobno najlepiej pracują lenie. I można sobie pomyśleć, że ja jestem w ogóle pracoholiczką czasami. Naprawdę, jak po prostu te ostatnie lata, ostatni rok, po czym jadę na wakacje, nie ma pracy. Nie mam ochoty wracać, płaczę, jak muszę wracać, więc umiem odpoczywać, absolutnie umiem. Ale ponieważ jestem odpoczęta, miałam piękne wakacje, no to myślę sobie raczej o pracy. No i o życiu moim. Jakoś tak, nie wiem, niech się zdarzy coś pięknego. Po prostu. Czujemy pewną nostalgię, że już nie będzie pani w pokoju rektorki, rektorzycy. No ale tam też ostatnio nie bywacie tak znowu, więc... To prawda. No ostatnio to tam byłyśmy tylko w sumie zapłacić za dyplom. I odebrać. Tak, ale czujemy, że to jest taki dobry początek czegoś dla pani kompletnie nowego, że bardzo dużo siebie oddała pani tej akademii i bardzo dużo dla tej akademii zrobiła. Gdzie się tak, mam wrażenie, teraz trzeba wypuścić w świat no i zadbać o siebie. No, może mi się uda. Chciałabym, bardzo bym chciała. Tego życzymy. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas jeszcze raz. Bo chyba w życiu nie byśmy nie przewidziały takiej sytuacji, tak, że w naszym mieszkaniu Dorota Segda z nami po prostu no never ever. Bezę Pawlowa. Tak. Także my dokończymy Bezę. Dziękujemy bardzo jeszcze wam bardzo za to, wam że słuchaliście dziękuję. I do usłyszenia. Już uroniłam muzę. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. I dzięki, że cały czas jesteście tutaj tak aktywnie z nami. Zapraszamy was do zaobserwowania naszego podcastingu i do wystawienia nam oceny. Taki, jaki chcecie. Oczywiście. Do usłyszenia. Jonasz i Łabno.